Cześć. W poprzednim teście dotyczącym marki Minerva pokazywałam Wam ich modele mechaniczne, a dzisiaj będzie gratka dla tych z Was, którzy szukają maszyny, która pomaga i która czasami zrobi pewne rzeczy za nas. Przed Wami maszyny elektroniczne i komputerowe marki Minerva. Elektroniczna maszyna Minerva Experience 1000, MC90C, MC250C i Decor Professional. W tej grupie elektroniki, w tej komputery. Ale zaraz, zanim zaczniemy sobie porównywać te modele, może pojawić się w Waszej głowie pytanie, a co to za różnica? Przecież na pierwszy rzut oka one wyglądają tak samo. Zatem, zanim zaczniemy porównywać te poszczególne modele, powiedzmy sobie, czym różni się maszyna elektroniczna od komputerowej. Jeśli jesteśmy już w grupie maszyn elektronicznych tej marki, to tutaj do wyboru macie w stałej ofercie dwa modele. Pierwszy, który najczęściej nie przekracza kwoty 1000 zł, to jest Minerva Experience 1000 i ten model jest zdecydowanie dedykowany dla osób początkujących lub takich, które szyją niewiele. Czyli jeśli po prostu chcesz mieć maszynę elektroniczną i właśnie od takiej chcesz rozpocząć naukę, bo rzeczywiście w wielu aspektach taka maszyna pomoże Ci zdecydowanie bardziej niż maszyna mechaniczna, to jest maszyna dla Ciebie. Natomiast jeśli już troszkę więcej szyjesz i przede wszystkim szyjesz bardzo zróżnicowane materiały, mówiąc inaczej, wiesz czego potrzebujesz i wiesz jak dużo będziesz korzystać z tej maszyny, czytaj w domyśle, wiesz, że dużo, to zdecydowanie bardziej musisz się skłonić ku tej maszynie. Dlaczego? Dlatego, że ma mocniejszą konstrukcję, dlatego, że ma regulację docisku stopki i dlatego, że jest po prostu konstrukcyjnie mocniejsza. Ma też aż 70-watowy silnik. Natomiast ta maszyna będzie zdecydowanie bardziej dedykowana osobom początkującym, takim, które szyją rzadziej, szyją mniej i szyją mniej zróżnicowane materiały. Czym jeszcze różnią się te maszyny poza regulacją docisku stopki i mocą czy konstrukcją samą w sobie? Ano różnią się tym, że w MC90C dostajemy bardzo fajną funkcję do dyspozycji, której w tym modelu nie będzie, a mianowicie przycisk obcinania nici. I ta funkcja będzie obcinała Wam nitkę zarówno górną, jak i dolną. Zatem szyjesz sobie, szyjesz, wciskasz przycisk nożyczek, to jest dokładnie ten przycisk, i maszyna obcina Ci obydwie nitki. W tej maszynie tej funkcji nie ma i w ogóle jest to jedna z tańszych maszyn w swoim przedziale cenowym, która te funkcje posiada. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, który model powinno się wybrać, napisz mi komentarz, a na pewno rozwieję te wątpliwości. Lećmy do dwóch modeli maszyn komputerowych, 250 i Decor Professional. Halo, halo, tu komputer, który nie mówi i który może nie podpowiada Wam krok po kroku, co robić, ale jak już wiecie z wcześniejszego fragmentu tego wideo, może Wam zapamiętywać różne sekwencje znaków. I zarówno 250, jak i Decor Professional ma te funkcje, zatem czym się różnią? Jak spojrzycie na 250, to w zasadzie do złudzenia przypomina Minerva 90C, z tą różnicą, że ze wszystkimi funkcjami, które w 90C występują, czyli wzmocniona konstrukcja, mocniejszy silnik, regulacja docisku stopki, rozbudowany transport, dochodzi nam ekstra większa ilość ścieków, w tym liternictwo, interpunkcja i wszystkie znaki, które pozwalają Wam do robienia napisów. I oczywiście możemy sobie te sekwencje zapamiętywać. Decor Professional to nieco inna maszyna, bardziej dedykowana dla osób, które myślą o szyciu dekoracyjnym, ozdobnym, pracują na przykład przy home decor, zależy im na, no nie wiem, poszewkach, obrusach i jakichś innych ozdobach typowo domowych, albo ozdabiają odzież, albo szyją na przykład ubranka dla dzieci. Więc tych obszarów, do których jest dedykowana ta maszyna, jest całkiem sporo i w zasadzie też na pierwszy rzut oka widać to zdecydowanie, że ma też zupełnie inny design. Jest czysto biała, minimalistyczna, również ma panel szybkiego wyboru, tak jak 90C i 250C, ma jeszcze więcej ścieków dekoracyjnych, ma więcej krojów czcionek, więc tych funkcji, z których możecie korzystać w trakcie wyszywania tych programów ściegowych, jest więcej. Zatem, po pierwsze, jeśli zależy Ci na literkach,
to wchodzisz w temat maszyn komputerowych, a nie elektronicznych. I jeśli zastanawiasz się, którą wybrać, czy tę, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ważne są dla Ciebie te programy czy ściegi dekoracyjne. Jeśli jest to priorytet, a jeśli nie, to spokojnie może być to ten model. Dlaczego możesz sobie zadawać ten znak zapytania, to pytanie w głowie? Dlatego, że jest pewna różnica w cenie między tymi modelami. Zatem określić potrzebę i to, co będziemy na tej maszynie robić, i odpowiedź na to pytanie wyjdzie sama. Ta czy ta? Nie wiem. Maszyna elektroniczna to taka, której po wybraniu ściegu maszyna z automatu podpowiada nam, jakie parametry powinien mieć dany ścieg, żeby wyglądał tak, jak na rysunku. No i oczywiście możemy sobie te parametry zmieniać w dopuszczalnym zakresie, ustawiać co chcemy, o tyle, o ile nas maszyna puści. Jeśli chcemy ustawić coś, co będzie niewłaściwe, da nam sygnał dźwiękowy i nie przyjmie błędnych ustawień. Ale, jak maszynę wyłączymy i włączymy z powrotem, zawsze uruchomi się ściegiem numer 1 z ustawieniami fabrycznymi. Nie będzie pamiętać tego, co tutaj ustawiliśmy. I to będzie wyglądać inaczej w maszynie komputerowej. W maszynie komputerowej pojawi się natomiast magiczny przycisk M oznaczający memory, czyli pamięć. I dzięki temu przyciskowi, dzięki tym funkcjonalnościom, czyli memory, przesuwanie się w lewo, przesuwanie się w prawo i cancel, jeśli popełnimy błąd, możemy zapisywać całe sekwencje liter oraz zapamiętywać ustawienia dla poszczególnych wzorów. Jak przystało na modele elektroniczne, również w przypadku marki Minerva pojawiają się wszystkie najistotniejsze udogodnienia. Ale czym będzie różnił się model Experience 1000 od nieco droższej Minervy MC90C? Idąc od góry maszyny, po pierwsze, tutaj pojawia nam się regulacja docisku stopki, której w tańszym modelu nie będziemy mieć do dyspozycji. Oczywiście jedna i druga maszyna będzie miała możliwą regulację naprężenia nitki górnej. Oczywiście będzie miała również możliwość nawlekania nitki, ale to standard w każdej maszynie dzisiaj. Wracając do stricte elektronicznych udogodnień. Dodatkowa regulacja prędkości szycia. Na pierwszym biegu, czyli na pierwszej strzałce, maszyna nie będzie szyła szybko. Idealne dla osób początkujących. Co jeszcze? Pozycjonowanie igły góra-dół. Możemy sobie ustawić w tych maszynach to, czy igła ma nam schodzić do dołu, czy ma zostawać w górze. Wygodne szycie wstecz. Przyciski do włączania funkcji szycia do tyłu. Tak długo jak trzymasz wciśnięte, tak długo maszyna szyje wstecz. To, co pojawi się w droższej Minervie MC90C, czego nie ma Experience 1000, to funkcja obcinania nici dolnej i górnej. Po każdym przeszytym ściegu, kiedy wciśniesz ten przycisk, maszyna obcina nitkę górną i dolną. Obydwie maszyny mają funkcję szycia bez rozrusznika nożnego. Jest to przycisk strzałki w Minervie Experience 1000 i start-stop w Minervie MC90C. Włączasz, maszyna zaczyna szyć. Chcesz skończyć, wciskasz, maszyna przestaje szyć. Wygodne nawlekanie, czyli zamontowane, również charakterystyczne dla większości maszyn elektronicznych, nawlekacze, które pomagają w łatwy i przyjemny sposób nawlec igłę. To, co pojawi się w Minervie Experience 1000, czego nie ma 90, o dziwo, to przycisk podwójnej igły. W momencie, w którym wciśniemy sobie ten przycisk, maszyna nie będzie chciała szyć ściegów, które na podwójną igłę się nie nadają. Idealne zabezpieczenie dla osób początkujących, które jeszcze nie wiedzą, które ściegi na podwójną igłę się nadają. Oczywiście wiele wzorów dziurki to i w jednym, i w drugim modelu, i to również cecha maszyn elektronicznych. Mechaniczne będą mieć tylko jedną dziurkę. To, co pojawi się w Minervie MC90C, czyli idziemy na drugą stronę, a czego nie ma Experience 1000, to odbijanie lustrzane wzorów, czyli jeśli pojawia się kwiatuszek, który się układa w tę stronę, to możemy mieć kwiatuszka, który się będzie układał w drugą stronę. Możemy odbijać lustrzanie. Obydwie mają oświetlenie LED-owe, czyli zimniejsze, chłodniejsze światło, wygodniejsze do pracy. A która dla kogo jest bardziej odpowiednia? O tym za moment. Czerwoną zamieniłam na szarą,
elektroniczną zamieniłam na komputerową. I na pierwszy rzut oka Minerva 250C od Minervy 90C, którą widzieliście chwilę temu, prawie niczym się nie różni. Ale wcześniej pokazywałam Wam już ten magiczny przycisk pamięci, który sprawia, że Minerva NC250C to jednak nie Minerva 90C. Niemniej jednak, na pierwszy rzut oka, jak spojrzymy czy to na 250, czy na Decor Professional, pierwszy rzut oka jest taki, że maszyny przypominają maszyny elektroniczne, ale zarówno jak tutaj mamy literkę M, tak i tutaj mamy literkę M. Czyli wiemy już na 100%, że tutaj do dyspozycji będą litery. I w jednej, i w drugiej maszynie możemy odbijać te wzory lustrzanie. Zarówno w MC250, jak i 90 nie było przycisku zabezpieczającego ściegi podwójną igłą. W Decor Professional, ponieważ tych ściegów dekoracyjnych jest więcej, ten przycisk już się pojawia. Czyli jak włączymy sobie tę funkcję, to nie wybierzemy w maszynie ściegu, który na podwójną igłę by się nie nadawał. Pozostałe funkcje dokładnie tak jak w każdej maszynie elektronicznej, czyli regulacje prędkości szycia, pozycjonowanie igły, punktowe ryglowanie, przycisk szycia wstecz, możliwy start-stop. 250 takiego użytkowego punktu widzenia trochę wygrywa sprawę tym przyciskiem, którego w Decor Professional nie ma. Jak wybrać między tą a tą i kiedy jednak szala powinna przeważyć się na tę? O tym powiem za moment. Spróbuję Ci podpowiedzieć. Elektroniczna czy komputerowa? Jak elektroniczna, to Xperience 1000 czy MC90. Jak komputerowa, to Decor czy MC250. Nie odpowiem Ci na to pytanie, dlatego że nie wiem, jakie są Twoje potrzeby. Dlatego, jeśli nie możesz się zdecydować i na podstawie tego filmiku nie udało Ci się jeszcze podjąć decyzji, bo masz cały czas wątpliwości, to po prostu do nas napisz. Albo zostaw komentarz, albo wyślij nam maila na sklep@ultramaszyna.com albo skontaktuj się po prostu z nami na Facebooku. No i standardowo subskrybuj nasz kanał. Zatem czekam na pytania i czekam na decyzje i wątpliwości. Jesteśmy w kontakcie.